Czego uczy mnie Biblia? W liście do Rzymian, 12 rozdział od 1 wersetu. Mamy tu omówioną kwestię chrześcijańskiego życia i chrześcijańskiej służby. Apostoł Paweł jasno rozróżnia w swoim liście chrześcijańskie życie i chrześcijańską służbę. Prowadzimy nasze życie z Panem Jezusem Chrystusem w małżeństwie, rodzinie, pracy i w zgromadzeniu oraz wykonujemy powierzone nam od Niego zadania. Apostoł Paweł nie rozdziela tych dwóch obszarów, ale je od siebie odróżnia i ze sobą łączy. Rzymian 12 od 1 do 8 kładą nacisk na służbę, a Rzymian 12 od 9 do 13 na nasze praktyczne, codzienne życie. I tutaj takim punktem jest duchowa służba. Duchowa służba jest opisana w Rzymian 12, 1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być wasza duchowa służba. Wzywam, napominam was tedy, bracia. To zdanie uświadamia nam, że znajdujemy się w praktycznej części listu do Rzymian. Apostoł Paweł napomina przez miłosierdzie Boże. To fundamentalna zasada chrześcijaństwa. Nie musimy czegoś czynić, żeby się kimś stać. Taka zasada przecież panowała przedtem, pod zakonem. W chrześcijaństwie brzmi ona inaczej, mianowicie wszystko otrzymaliśmy dzięki Bożej łasce. Teraz zaś jako tak obficie obdarowani ludzie możemy, nie musimy, ale chcemy. Możemy wieść poświęcony Bogu żywot. Możemy wieść poświęcone Bogu życie. Ku Jego chwale. Nic nie musimy. Miłosierdzie Boże zostało przedstawione w pierwszych 11 wersetach tego 12 rozdziału listu do Rzymian. Najpierw przedstawione są nasze grzechy. Stoimy na fundamencie krwi Pana Jezusa. Dzięki Jego śmierci na krzyżu jesteśmy usprawiedliwieni. W związku z grzechem pierworodnym Bóg widzi nas w Chrystusie. Razem z Nim umarliśmy dla grzechu. Dzięki śmierci Pana Jezusa nie grozi nam wieczne zatracenie. Następnie Bóg wstawi się za ludem izraelskim. Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel, przyjdzie z Syjonu i wprowadzi Izraela w pełnię błogosławieństw tysiącletniego królestwa, w czasie którego rozpocznie się nowe przymierze. To potrójne miłosierdzie Boże powinno być dla nas motywacją, abyśmy składali nasze ciała jako główną ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Tak, jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Chodzi tu o zupełne oddanie Bogu. Jego sprawy stoją wtedy w naszym życiu na pierwszym miejscu. Żywa ofiara, chodzi tu o ofiarę rzeźną, jest właściwie paradoksem. To znaczy sprzecznością samą w sobie, tak z logicznego punktu widzenia. W Biblii jest pełno logicznych wewnętrznych sprzeczności, dlatego że Biblia nie jest logiczna, ona przedstawia objawienie Boże.
na przykład stworzenie świata jest nielogiczne. Jak może powstać coś z niczego? No więc powstało, ale jest to nielogiczne. Jak może być z żebra stworzona kobieta? Logicznie rzecz biorąc, nie może, ale tak się stało i to zostało nam objawione w Słowie Bożym. Wiele rzeczy, które Biblia opisuje, na przykład zmartwychwstanie, są nielogiczne, sprzeczne z ludzkim umysłem, ale miały miejsce. To nazywamy paradoksem. Kolejnym takim paradoksem jest właśnie żywa ofiara. Chodzi tu o ofiarę rzeźną. Jest to paradoks. Ma to nam jednak uzmysłowić, że w naszym życiu oddajemy Bogu do dyspozycji nasz cały czas i całą siłę. Następnie mowa jest o ofierze świętej. Powinniśmy trzymać się z dala od złego i oczyszczać się przez osądzanie, ocenianie samych siebie. A inni niech osądzają, mówi Słowo Boże, jeśli chodzi o słuchanie kazań. Mamy osądzać samych siebie. Ofiara miła Bogu to życie, w którym pytamy o Bożą wolę. Pojęcie ofiara lub ofiara rzeźna mówi o zaparciu się samego siebie. Życie w oddaniu Bogu oznacza dla nas poświęcenie się. Do tego zachęca nas również Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 23 werset. Jeśli kto chce pójść ze mną, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Takie życie pełni rolę wyrzeczenia. Takie życie pełne wyrzeczeń jest duchową służbą, w której ze zrozumieniem postępujemy według Bożych zaleceń. Krzyż oznacza naszą śmierć, czyli mamy uważać sami siebie za martwych dla grzechu, mamy samych siebie uważać za martwych dla swoich pragnień, a mieć życie Boże jako jedyne pragnienie. Stąd ofiara żywa. Takie życie pełne wyrzeczeń jest duchową służbą, której ze zrozumieniem postępujemy według Bożych zaleceń. Bóg przedstawił nam je w Biblii i wyjaśnił ich sens. W ten sposób jesteśmy w stanie postępować z duchowym zrozumieniem. I ta myśl jest kontynuowana w Rzymian 12, w wersecie 2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Bóg pragnie, żebyśmy nie upodabniali się do tego świata. Tutaj mowa jest o zewnętrznej formie naszego życia. Nie powinniśmy wyglądać jak świat, postępować jak świat i chodzić w miejsca, w których zażywa świat swoich radości. W drugiej części tego wersetu mowa jest o naszym wewnętrznym, o naszym wnętrzu, o naszym sercu. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Również w naszych myślach. I odczuciach musimy osądzać wpływy świata. Jak łatwo myślenie świata wywiera na nas wpływ. Zamiast zachwycać się przekonaniami innych ludzi, sprawdzajmy, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Przeciwnością woli Bożej jest zła samowola. Czy jesteśmy gotowi zrezygnować z własnych wyobrażeń i czynić to, czego pragnie Bóg? Jeśli nie będziemy osądzać naszej samowoli, nie będziemy w stanie rozpoznać woli Bożej. Wymaga to od nas pytającej postawy wobec Boga i studiowanie Jego słowa z modlitwą. Tak, studiowanie Jego słowa z przekonaniem, że jest to Słowo Boże. Jego wola jest dobra, miła i doskonała. Dobra wola Boża to Jego zalecenia w Biblii. Bóg pragnie, byśmy żyli według nich. Miła wola Boża to rzeczy, które podobają się Bogu i sprawiają Mu radość. Miłej woli Bożej nie wykonujemy, gdy w naszym życiu wiary postępujemy jako minimaliści, lecz przez pragnienie podobania się Bogu coraz bardziej i we wszystkich sferach naszego życia. Doskonała wola Boża oznacza, że w odpowiednim momencie reagujemy w odpowiedni sposób. Tylko Pan Jezus Chrystus wypełnił doskonałą wolę Bożą. Jest On, Pan Jezus Chrystus, przykładem i miarą naszego życia.